Witam w kolejnym odcinku podcastu Aktywne czytanie książki dla dzieci. To jest jeden z tych wyjątkowych odcinków, w którym opowiadam o audiobookach. I pewnie zauważyliście, jeżeli zaglądacie tutaj do mnie i słuchacie podcastu Aktywne czytanie, pewnie wiecie, że przez ostatnie miesiące w zasadzie miałam okazję opowiedzieć Wam o książkach dla dzieci w różnym wieku. Było o Kici Koci, były książki Davida Williamsa, najróżniejsze propozycje dla starszych i dla młodszych, ale nie było wierszy. To jest genialna sprawa z kilku powodów, dlatego wyszukałam sobie w audiotece pięknie czytane wiersze Juliana Tuwima. Czyta je Irena Kwiatkowska, Anna Nechrybecka i Mieczysław Czechowicz. Także ekipa po prostu przecudowna. To jest niemal godzina słuchania pięknej polszczyzny. Oczywiście, że niektóre z tych wierszyków trącą myszką, umówmy się. Nie mam wątpliwości co do tego, że warto czytać takie wiersze, nawet jeżeli niektóre są trochę stare i przekazują, nie wiem, myśli, zasady, których dzisiaj nie chcemy tak do końca przekazywać dzieciom, są też podstawą do tego, żeby porozmawiać z maluchami. Natomiast każdy chyba domyśla się, że wiersze to tak naprawdę jedne z najfajniejszych narzędzi, użyję tego słowa, narzędzi wspierających mówienie, zachęcanie do mówienia, ćwiczenie mowy. Dlatego ja zawsze, jeżeli robię jakiekolwiek podpowiedzi, zestawienia książek typu co muszę mieć w swojej biblioteczce, ja zawsze trzymam kciuki za to, żeby tam się znalazły wiersze. Najróżniejsze wiersze. W tym audiobooku właśnie można posłuchać o Grzesiu Kłamczuchu, Zosia Samosia, Idzie Grześ przez wieś, Pan Maluśkiewicz, czy Lokomotywa, albo Ptasie Radio, uwielbiałam Ptasie Radio, o i Rzepkę też bardzo lubiłam. Zresztą tutaj w ogóle jest 28 wierszy, łącznie z tym, no jakże dyskusyjnym Murzynkiem Bambo, o którym, tak jak wspomniałam, no jednak warto z dziećmi porozmawiać w kontekście tego, co dzisiaj wiemy, co dzisiaj rozumiemy i jak patrzymy na świat, żeby nie powielać stereotypów. Niemniej jednak, właśnie zobaczyłam, że jest tutaj też Dyzio Marzyciel, nie wymieniłam go wcześniej. O, i Skakanka, bardzo, bardzo fajne rzeczy, na których, tak jak wspomniałam, można ćwiczyć mowę i można przede wszystkim dobrze się bawić każdym tym wierszykiem, nie wspominając o tym, że one wspierają też koncentrację i pamięć. I nie wiem właśnie, czy macie jakiś taki wierszyk, może z tych, które tak tutaj szybciutko wymieniłam, czy macie taki wiersz, który gdzieś tam Wam zapadł w pamięć i który został z Wami na całe życie, bo o to właśnie chodzi z tymi takimi krótkimi formami, jakimi są wiersze, że one zostają z nami, bo często powtarzamy je w kółko, aż do znudzenia czasami, ale właśnie chyba w wielu przypadkach chodzi o to, żeby powtarzać je aż do znudzenia. Ja pamiętam, jak miałam takie grubaśne księgi z wierszami i uwielbiałam, jak mi ktoś je czyta. I pamiętam też, że moja córka, odkąd skończyła 2 lata, przez kilka kolejnych lat, no po prostu uwielbiała wiersze najróżniejszych autorów. I wiecie, jak to jest z wierszami? One są taką zamkniętą historią, jakiś krótki wierszyk może być całą zamkniętą historią, która często nie jest w ogóle dosłowna, często właśnie jest abstrakcyjna, nie trzeba wszystkiego tak dosłownie brać i tak dosłownie rozumieć. I to jest właśnie, to są takie drzwi, które otwierają pole dla wyobraźni. Bawimy się też wyobraźnią. Z kolei rymy, one wspierają zapamiętywanie, oczywiście, że rozwijają mowę, ale też budują słownik dziecka. Bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby a propos wierszy, słuchania czy czytania, żeby bawić się z dziećmi w rymowanie. To jest bardzo wspierające, bardzo rozwijające, jeśli chodzi o mowę i o kreatywność. A jeśli Wasze dzieci polubią te pięknie przeczytane wiersze, one są czytane bez żadnego tła, bez muzyki, bez żadnych dodatkowych odgłosów, czyli taka, no można powiedzieć, czyste skupienie na języku. Jeżeli polubią, nauczą się, ja Wam też podrzucę, że fajnie wspiera ćwiczenie mówienia, zabawa w teatr. Teatrzyk. To nie musi być ogromny teatr, natomiast właśnie fajnie
stanie zachęcić dzieci do tego, żeby coś wycięły albo coś przygotowały, ulepiły jakieś figurki i dalej bawimy się tymi wierszami. Super do tego nadaje się właśnie lokomotywa. Oprócz tego ten wiersz, co też jest dosyć istotne, on ma też swój rytm. A ten rytm i te powtórzenia często w wierszach, które się pojawiają, to jest coś, co dzieci uwielbiają. To też sprawia, że wiersze łatwiej zapamiętać, a tym samym łatwiej się nimi później bawić. To jest też tak, że te powtórzenia, za którymi my czasami nie przepadamy, a propos książek czy właśnie wierszy, chociaż w wierszach to one jeszcze no, nie są takie na cenzurowanym. Natomiast te powtórzenia, one dają dzieciom takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli zapamiętujemy, jeżeli chcemy na przykład opowiadać razem z narratorami to, co słyszymy w audiobooku chociażby, to jest taki moment, kiedy my mamy ten oddech i my wiemy, że tak, że tutaj jest to samo, to samo, to samo, to samo. To bardzo ułatwia zapamiętywanie, wpadanie w ten rytm, no i tak jak wspomniałam, ćwiczy koncentrację, więc nie ma co narzekać na te powtórzenia, przeciwnie, warto je w wierszach szukać. One też tak pomagają, zresztą rytmy tak samo, tak wskoczyć dzieciom do wiersza, do całej tej historii i zaangażować się, a myślę, że no właśnie o to zaangażowanie w wielu przypadkach bardzo mocno chodzi, jeśli chcemy zachęcić dzieci nie tylko do mówienia wierszy, ale czasami też do samodzielnego czytania. Od wierszy warto zaczynać, bo to są krótkie rzeczy, a wiadomo, że początkujące czytelnicy też dosyć szybko się męczą, prawda? Ale nie byłabym sobą, gdybym też Wam nie wspomniała, że dzięki wierszom dzieci nie tylko bawią się językiem, nie tylko wzbogacają słownictwo i wyobraźnię, ale też poznają świat. Wiersze zabierają nas często do miejsc, których nigdy byśmy nie odwiedzili, albo dają do myślenia, zachęcają do rozmów, więc warto po prostu szukać fajnych, mądrych wierszyków, którymi, tak jak wspomniałam i będę to powtarzać aż do znudzenia, po prostu można się bawić. A jeśli chcecie sprawdzić, czy te wiersze, które Wam tutaj polecam, czyli wiersze Juliana Tuwima w audiotece, są fajnie przeczytane i są dla Was i zachęcą Waszych małych słuchaczy do zabawy właśnie wierszami, to no tak jak zawsze, można tam wejść, kliknąć sobie fragment do posłuchania i dowiedzieć się, jak to jest u Was z tym lubieniem albo nielubieniem wierszy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy Wasze dzieci lubią słuchać takich właśnie wierszyków.